Zaczempiony medal srebrny za kartofle i saskie cybulki z żółtym mięsem. Medal srebrny za przedstawione na wystawę chmiel, za okazy rośliny celosia list pochwalny, ogrodom wilanów i natolin medal złoty mały za najpiękniejszy i najliczniejszy dobór roślin liściastych i kwiatowych szklarni zimnej, medal srebrny mały za dobór roślin kapuścianych, medal srebrny mały za dobór roślin sałatowych. Druga połowa XIX wieku to epoka ogromnych zmian. Ogromnych zmian w sposobie życia, masy wynalazków, ale za tymi wynalazkami, za tym zmianą standardu życia leży industrializacja, powstanie nowoczesnego przemysłu, wreszcie urbanizacja. Warszawa lat 60. XIX wieku to jest 600 tysięcy, 700 tysięcy ludzi, w większości ludzi napływowych, w większości ludzi biednych. I otóż to nowe zadanie, jakie stanęło przed władzami, ale jakie stanęło też przed elitą społeczną, to było poprawienie standardu życia tych najszerszych mas, właśnie ludzi biednych. Stąd druga połowa XIX wieku to jest okres działalności charytatywnej. To jest okres, kiedy najczęściej ludzie dobrej woli, bo akurat władze tutaj miały stosunkowo nieduże zasługi, a więc ludzie dobrej woli, którzy starali się jakoś podnieść standard życia. I wśród tych ludzi oddających się działalności charytatywnej, nie tylko ze względów towarzyskich, ale z przekonania, jest Aleksandra, zwana Augustową Potocka, pani na Wilanowie. Najbardziej chyba znamiennym przykładem, wręcz rozczulającym jej działalności charytatywnej, jest fundacja szpitala dziecięcego, do dziś istniejącego, na ulicy Kopernika w Warszawie. Fundacja, której ślad można tu dziś zobaczyć w postaci tablicy pamiątkowej ku czci Aleksandry Augustowej. Modernizacja to także modernizacja rolnictwa. Nowe rośliny, lepsze zwierzęta, udoskonalone dzięki rozwijającej się w XIX wieku zootechnice. Aby propagować te zdobycze, aby zaprezentować osiągnięcia hodowców, organizowano w Warszawie na torze wyścigów konnych, dzisiaj to są pola mokotowskie tuż koło placu Unii Lubelskiej, organizowano wystawy rolnicze. Startowali tam najwybitniejsi ziemianie, często z tytułami hrabiowskimi, książęcymi, pokazywali to, co im udało się osiągnąć. Wśród wystawców bywały także kobiety, aczkolwiek stosunkowo rzadko. Ale wśród tych kobiet, które tam wystawiały i dostawały masę dyplomów, była Aleksandra Augustowa Potocka. Dostała dyplom za nowy gatunek ziemniaków, za chmiel i za inne rośliny. I to jest jakby druga strona jej działalności. Działalności takiej gospodarczej, nie tylko pomoc biednym, nie tylko pomoc potrzebującym, ale także wkład w unowocześnianie rolnictwa Królestwa Polskiego, unowocześnianie, które wtedy naprawdę było bardzo potrzebne. Aleksandra Potocka urodziła się w 1818 roku w Petersburgu. W wieku kilkunastu lat straciła rodziców i od tej pory formalną opiekę nad nią sprawował car Rosji Mikołaj I. W 1840 roku wyszła za mąż za swojego dalekiego kuzyna Augusta Potockiego, właściciela dóbr wilanowskich. Od tej pory nazywana była Augustową. Czy była szczęśliwa? Jej małżeństwo było bardziej związkiem dwojga ludzi, którzy cenili te same wartości i przyjaźnili się. Ale czy może być coś gorszego dla kobiety niż związek z mężczyzną, który ją szanuje i przyjaźni się z nią, ale jej nie kocha? Pamiętniki Feliksy Egierówny opisują rytm dnia codziennego w Wilanowie, wyznaczany przez uporządkowany i surowy charakter pani domu. Gdym przed 25 laty wstępowała do domu tego jako bibliotekarka, dumną była hrabina Augustowa, że i ona przykłada ręce do emancypacji, ale takiej, jaką ona rozumiała, powierzając pierwszą tak ważną czynność kobiecie.
Po śniadaniu i chwilowym wypoczynku zabierano się do roboty i wspólnego czytania, zazwyczaj poważniejszego. Wszystko, co dotyczyło historii Polski lub moralnego udoskonalania człowieka, miało pierwszeństwo i to zwykle stanowiło przedmiot czytań popołudniowych. Około 4 lub 5 wychodzili wszyscy na przechadzkę. Pani Augustowa z laseczką w ręku, w towarzystwie ulubionego pieska, obchodziła park Wilanowski, przywracając porządek naruszony przez nie zawsze delikatną publiczność warszawską. Jakkolwiek zatem dom był bardzo dostatnio i porządnie prowadzony, tak, że najwykwintniejszy gość mógł być zawsze bez żadnej zmiany w dyspozycji śniadania czy obiadu przyjętym. Zagraniczne przysmaki nigdy na stole Wilanowskim nie postały. Nam, Polakom, z ryb morskich jedne śledzie jadać wolno, zwykła była mówić pani Augustowa. Za to wolała większą sumę wydać na podniesienie rybołówstwa, na utrzymanie ogrodu w parku. Raz dlatego, że do swego ukochanego Wilanowa bardzo przywiązaną była. Jedną jeszcze cechą charakteru pani Augustowej było, że się leczyć nie lubiła. Będąc zdrowa jeszcze, mawiała: pamiętajcie, gdy zachoruję, nie sprowadzać do mnie doktorów. Trzeźwo żyłam, trzeźwo umierać pragnę. Była osobą, która ceniła cnotę miłosierdzia i potrafiła ją, jak mało kto, wdrażać w codzienną praktykę. Robiła na drutach, szyła odzież, przekazywała maszyny do szycia ubogim pannom warszawskim, łożyła na przytułki dla ubogich matek i wyposażała dzieci do szkoły. Wiele mówią zapisy w jej testamencie. Pokaźne sumy przekazała na dom schronienia zwany Przytulisko, Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi, schronienie dla nauczycielek, Biuro Informacyjne o Nędzy Wyjątkowej, Zakład Paralityków i innych, Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulo. Aleksandra Augustowa najpierw razem z mężem, a po jego śmierci samodzielnie powiększała kolekcję i kierowała przebudową wnętrz pałacowych dla lepszej prezentacji dzieł sztuki. Pokój, nazwany dziś Wielkim Karmazynowym, zyskał nowe i bardzo wówczas modne barwy i dekoracje, które podkreślały eksponowane tam dzieła malarstwa europejskiego. Ozdobiony malowidłami gabinet etruski stał się miejscem eksponowania ceramiki antycznej, której kolekcję stworzył Stanisław Kostka-Potocki. Obok Biblioteki Królewskiej, w części Galerii Ogrodowej, zaaranżowano lapidarium, czyli miejsce dla pokazywania antycznych rzeźb i fragmentów sarkofagów. W miejscu, w którym według tradycji zmarł Jan III Sobieski, Augustowa poleciła stworzyć kaplicę. Jej kształt nawiązuje do królewskich kaplic grobowych na Wawelu. Kiedy Biblioteka Szczęsnego Potockiego z Tulczyna poprzez Petersburg trafiła do Wilanowa, przez jakiś czas jej część była wydzielona w zamkniętych szafach. W końcu hrabina Augustowa postanowiła oczyścić ją z tych wydawnictw, które według niej mogły mieć niszczący wpływ na moralność i etos Polaków. Mianowicie nakazała, co z wielkim żalem trzeba powiedzieć, spalić grafiki i książki o treści amorycznej, czy erotycznej, czy wręcz lekko perwersyjnej. Wszystko to, co zbierał Szczęsny Potocki, a także co znalazło się w zasobach Stanisława Kostki-Potockiego. Ta niezwykła osoba przez całe życie była bardzo powściągliwa i nakładała sobie silne rygory. I dlatego można wspomnieć na koniec, że było coś, co jakby wykraczało wbrew tym ramom, które sama sobie nakładała. Otóż hrabina Augustowa paliła papierosy.